Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. Chciałbym dzisiaj zrobić taki malutki odczyt pewnych informacji, które chciałbym się z wami podzielić. Cała historia dotyczy się pewnej historii z plemienia Navajów z Kalifornii. Otóż od wielu wieków pojawiały się tam wielkie sfery świetliste. Jeszcze przed inwazją hiszpańską na kontynent amerykański. Te sfery świetliste były widziane przez miejscowych Indian, przez miejscowe plemiona. I to po prostu kanion, który się pojawiał, te sfery świetliste, nazywał się przez Indian kanionem ognia, a potem został nazwany kanionem śmierci. I właśnie w tym kanionie, drodzy kochani, pojawiają się do dziś sfery świetliste i szaman z plemienia Paiute komentuje tą całą historię o ludziach cywilizacji Havs Musuvs. Oni posiadają białą cerę, białe ubrania, posiadają niebieskie oczy, wysoką staturę, wysokość 2 metry wysokości. Jest to cywilizacja zamieszkująca do dziś Kalifornię. Są to ludzie pięknie ubrani, a ich skóra posiada złocisty blask. Noszą długie włosy, mają specjalne sandały. Jak to się stało, że cywilizacja znalazła się w Kalifornii? Otóż po zatopieniu Atlantydy statki przybyły do kontynentu amerykańskiego, właśnie do tej strefy Kalifornii. W tamtych czasach znajdowały się w Kalifornii wielkie jeziora. Około 6-7 tysięcy lat temu znajdowały się tam wielkie, rozłożyste jeziora. Nie było tam pustyni, jak dziś. I były wymiany produktów portowych z innymi częściami świata. Były podróże realizowane również do Azji. I są do dziś przy niektórych jaskiniach, jakby miejsca, gdzie były zawiązywane statki, ponieważ te jeziora łączyły się z Zatoką Kalifornijską. A historia mówi, że właśnie wielkimi statkami przybyli z daleka właśnie ci biali ludzie o niebieskich oczach. To wszystko było mniej więcej 10 tysięcy lat temu. Wielkie jaskinie zostały zagospodarowane właśnie przez tą cywilizację i z czasem klimat po prostu uległ zmianie, zaczęło być więcej słońca, zaczęło być bardzo gorąco, no i z czasem po prostu te jeziora zaczęły wysychać. I woda po prostu z jezior opadła, także już nie można było mieć transportu, żeglugi właśnie do tych miast, do tych jaskiń, nie można było dostarczać produktów. Również technologia tej cywilizacji weszła z czasem na inny poziom. Zaczęli konstruować obiekty latające. Mimo że plemiona zaczęły realizować pewne wojny w tamtej strefie, właśnie o teren łowiecki i tak dalej, mimo tych wszystkich wojen, ta cywilizacja utrzymała się właśnie w tych jaskiniach w spokoju, bez żadnych zakłóceń. Jaskinie te posiadają specjalny rodzaj światła, które jest non-stop, tam się po prostu świeci. I to światło jest jakby źródłem życia właśnie w tych wielkich jaskiniach. Jest jakby źródło tego światła jest naturalne. Nie jest to jakiś reaktor jądrowy, nie jest to jakaś technologia, która niszczy środowisko. Jest to po prostu technologia, która jest naturalna. Havs Musuvs, oni zaczęli po prostu konstruować obiekty latające z czasem, ponieważ ich technologia również uległa zmianom. Dodam, że to byli ludzie, uchodźcy z Atlantydy, którzy właśnie osiedlili się w Kalifornii. Również posiadają odpowiednią broń w kształcie jakby metalicznych prętów. Jeżeli skierują na daną osobę taki pręt metaliczny, mogą po prostu osobę zabić, jak również mniejsze jakby takie
paraliżujące pręty, które powodują paraliż na kilka dni systemu nerwowego u człowieka. Także plemiona miejscowe, miejscowych Indian, a szczególnie wodzowie tych plemion, posiadali kontakty z tymi cywilizacjami. Te cywilizacje przekazywały im odpowiednie systemy do leczenia pewnych schorzeń, do robienia operacji na ciele człowieka. Po prostu ta cywilizacja była o wiele więcej zaawansowana i przekazywali odpowiednią wiedzę, odpowiednią technologię również plemionom, niektórym plemionom, nie wszystkim, których oni po prostu uważali, że mogą tą wiedzę im przekazać. Także jeszcze raz, drodzy kochani, możecie zauważyć, że 10 tysięcy lat temu była na Ziemi olbrzymia katastrofa, która spowodowała migrację z Atlantydy w inne części świata. Ja dodam, że również Egipt jest cywilizacja, która tam powstała, również to są uchodźcy z Atlantydy. Również jest wzmianka o wysokich ludziach z niebieskimi oczami, posiadającymi niesamowitą wiedzę. Również niedawno Nurkowie znaleźli w Belizes, niedaleko Kuby, piramidę, bardzo pięknie wykonaną. Weszli do środka tej piramidy, tam znajdowały się taki jakby ołtarz, gdzie były dwie ręce, a w środku była krystaliczna kula z kryształu. Oczywiście ta kula została zabrana przez Nurków i były takie specjalne siedzenia, tak jakby specjalna rada ważnych ludzi, która miała tam właśnie obrady w tej piramidzie. I to wszystko zostało znalezione właśnie w Belizes i to wszystko zostało zabrane przez Nurków, przez płetwonurków, którzy tam po prostu robili badania, oględziny tych wszystkich ruin i tego wszystkiego. Także możecie z tego wywnioskować, że cywilizacja ta istnieje do dziś. Posiadają właśnie odpowiednie statki poruszające się w tak zwane sfery świetliste, które poruszają się w powietrzu. Rząd amerykański oczywiście o tym wie i po prostu nie zakłóca ich życia, ani właśnie ta cywilizacja nie zakłóca życia Amerykanów. One po prostu żyją obok siebie. Te cywilizacje żyją obok siebie, ale nic jedna z drugą nie ma wspólnego. I to właśnie jest w Kalifornii, właśnie w tym miejscu, gdzie wcześniej omawiałem. To się nazywa Kanion Śmierci, a wcześniej nazywa się Kanionem Ognia, nazywany przez Indian Kanionem Ognia. I to by było, drodzy kochani, na tyle, co chciałbym nadmienić o tej cywilizacji, którzy są potomkami Atlantów, którzy żyją właśnie w Kalifornii. Ja o Ciebie się żegnam. Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić nasze odpromienniki mineralne, bardzo zdrowe i do widzenia.